Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 445. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie. Witaj, Damianie, witajcie wszyscy drodzy słuchacze. Jak się bardzo cieszę, że wreszcie mogę z kimś w tym wirtualnym studiu porozmawiać, już nie jestem sam, więc dziękuję ci, że znalazłeś czas. Ale tak właśnie chciałem zapytać jedną rzecz, bo w listach słuchacze często pytają o to, w co ostatnio grałeś planszowego. Czy mógłbyś jakąś planszówkę polecić? I ja, obserwując twojego Instagrama, to widzę, że czasami tam wrzucasz jakieś zdjęcia, nie? Że tam jakieś paczki przyszły, jakiś kurier tam pewnie z Kickstartera, kolejne jakieś projekty, które wsparłeś. I tak się zastanawiam, czy ostatnio widziałeś jakąś ciekawą grę planszową, która by cię zaskoczyła, nie wiem, mechaniką albo coś, bo ja ostatnio tak się zastanawiam, czy już wszystko w grach planszowych wymyślili, czy po prostu najnowszym trendem, jeśli chodzi o gry planszowe, to jest wykorzystanie dodatkowych gadżetów, prawda? Czy aplikacji na iPada, czy jakichś takich innych rzeczy. Czy po prostu jest jeszcze coś, co można w dzisiejszych czasach w grach planszowych zrobić, tak futurystycznie? Wydaje mi się, że na pewno jest miejsce dla nowych pomysłów, zwłaszcza, że po prostu nowe pomysły mają to do siebie, że nie wiadomo o nich, dopóki nie zostaną wymyślone. Tak samo było na przykład z mechaniką budowania talii, która teraz jest czymś zupełnie standardowym, ale pojawiła się, ile to, 9 lat temu i była zupełną nowością i została bardzo szybko przyjęta. Przypomnę Daniel Vaccarino, który był kiedyś sędzią Magica, stworzył tę grę tak dla swojej grupy i stała się, tę grę, czyli mówię o Dominionie, i stała się ona wielkim przebojem. Dominion był pierwszym takim deckbuilderem? Dominion był pierwszym deckbuilderem w ogóle w historii. To jest pierwsza gra tego gatunku, ja pamiętam jak ją kupiłem i to byliśmy zachwyceni, graliśmy kilkadziesiąt partii, tak, kilkanaście pod rząd. I później dokupiłem kilka dodatków, ale jakby ta nowość i ten powiew świeżości trochę zniknął i z tego powodu, że udawało nam się odkryć pewne taktyki, które zwłaszcza z niewprawnym graczem pozwalały na zwycięstwo, niezależnie od tego, jaki zestaw kart był wybrany, po prostu grało się na tak zwane kupowanie. Nie wiem, czy wiesz, jak się w Dominiona gra. Znaczy chyba kiedyś się otarłem o Dominiona i chyba zagrałem nawet raz czy dwa. Tak, tylko to było parę lat temu i nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy nie pomieszałem się z inną karcianką. Ale, znaczy, to jest fantazy, nie? Dominion to jest fantazy. Temat jest absolutnie tutaj drugorzędny, trzeciorzędny, czwartorzędny. Temat w ogóle nie ma tu żadnego znaczenia, czy tylko mechanika. Nie, bo chodziło o to, że tam coś tam było z plądrowaniem, kupowaniem przedmiotów, ale już nie pamiętam właśnie, czy to było to dokładnie, więc nawet nie chcę... Nie wiem, czy nie mówisz przypadkiem o Kamieniu Gromu, czyli Thunderstone. O, tak. Widzisz. To jest tak, jak rozmawiam ze specjalistą, to po jednej nutce, tak. Po jakimś mdłym opisie, wiesz, element fantazy, coś się kupowało, coś się robiło. Thunderstone ma teraz chyba już czwartą edycję, która się nazywa Thunderstone Quest. Kupiłem ją, ale jeszcze w nią nie grałem. Może kiedyś się uda, ma tę przewagę, że można też grać w nią chyba solo. Natomiast Dominion to była gra, która dała początek, no nie wiem, dziesiątkom innych gier, nie wiem, czy setkom, ale dziesiątkom na pewno. No i to była świeża mechanika, nie zdziwiłbym się, gdyby jakiś bystry umysł za jakiś czas stworzył inną, zupełnie niespotykaną do tej pory mechanikę, która na przykład, wiesz, jest tuż za rogiem, jakby ocieramy się o nią, ale nie wiemy, że można tak wykorzystać zmyślnie kości, karty, czy cokolwiek innego. No więc podejrzewam, że coś nowego się na pewno może pojawić. Wielokrotnie wspomniany i chyba bardzo lubiany przez siebie Keyforge, to też jest nowy pomysł, nie tylko, bardziej nie na mechanikę, znaczy na mechanikę też na pewno nie, ale na budowanie talii, tak? Że tej talii się nie buduje. Budujesz, tak, tylko po prostu ją dostajesz wygenerowana losowo jest, więc to jest bardzo... Znaczy... Keyforge to jest gra, która nie mogłaby powstać jeszcze, nie wiem, pewnie 3-4 lata temu z powodów technologicznych i technicznych. Mogła się pojawić dopiero wtedy, kiedy stały się dostępne drukarki pozwalające na drukowanie jednorazowe. Tak, takie narządanie, prawda? Takie narządzanie. Wysokiej jakości. No. No, w takiej jakości super profesjonalnej. Tak, dokładnie. I to jest, i robić to w
ogromnych ilościach, no bo KeyForge jest cały czas bardzo popularny. Pojawił się już pierwszy zestaw dodatków, czy może nie zestaw, po prostu taki dodatek z dodatkowymi kartami. No, talie tutaj każda jest inna, więc trudno. Ale jak na przykład już jakby zagrałeś dużo tych partii i przetestowałeś wiele tych deków, to czy te deki wielu są nie przetestowałem. Ale nie czy one są, czy masz wrażenie, że mimo, że to jest losowe, to one są w miarę dobrze zbalansowane? I nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby aż tak jakby kategoryczne sformułowania przygotowywała, znaczy wypowiadała, ponieważ ja grałem tak naprawdę trzema taliami, całkiem sporo, ale to były tylko trzy talie. Miałem wrażenie, że jedna z nich jest mocniejsza. Mam kolegów, którzy grają znacznie więcej. Oni mają swoje ulubione talie i patrzą na przykład, jak już rozpakowują talie, to patrzą, czy są na przykład jakieś określone karty w jakimś tam połączeniu, bo dają one przewagę. No ale to trzeba popatrzeć na scenę profesjonalną KeyForge'a, która wydaje mi się, że kwitnie całkiem nieźle. KeyForge znakomicie się sprzedaje. Więc gra odniosła sukces w przeciwieństwie do innej gry Richarda Garfielda, gry, która teoretycznie ten sukces miała odnieść, ale w związku z tym, że nie słuchano społeczności, to w tej chwili gra jest w zasadzie martwa, a mowa o Artefakcie. No właśnie, z Artefaktem to mnie zastanawia to, czy winą porażki Artefaktu jest nie mechanika, nie te elementy związane powiedzmy z tym, co włożył do gry Richard Garfield, tylko to, w jaki sposób chcieli, nie wiem, monetyzować tę grę i w jaki sposób ją dystrybuowano. Na Eurogamerze jest bardzo ciekawy artykuł o upadku Artefaktu i tam jest przedstawione zdanie społeczności graczy profesjonalnych, którzy brali udział w zamkniętej becie, a później też w otwartej becie i wysyłali wielostronicowe raporty do Valve'a, co trzeba zmienić, i to były jakby bardzo zgodne, to były zgodne opinie wielu osób i Valve z tym nic nie zrobiło po prostu. Więc wydaje mi się, że to jest na własne upadek, na własne żądanie. Tak? My wiemy lepiej niż społeczność graczy, dla których ta gra jest skierowana. No i ale zastanawiam się, czy jest jakby szansa dla Artefaktu, żeby... Moim zdaniem nie ma żadnej, ponieważ w tej chwili, jak się patrzy... No. Nie, w sensie chodziło mi o to, żeby nie w tej formie, albo nie z tym, tylko wziąć i zrobić taki reboot. Taki soft reboot. Musieliby to zrobić na urządzenia przenośne, na tablety i telefony. To jest obowiązkowe. Musiała być to gra darmowa. Artefakt nie był grą darmową. Co jeszcze musieliby zrobić? Musieliby wywalić bardzo dużo, nawet nie mechanik, tylko elementów powodujących ogromną randomizację i losowość i sprawiającą, że tak naprawdę niezależnie od umiejętności przegrywałeś z powodu pecha. Lub wygrywałeś dzięki szczęściu. I powiedzmy, że spotykało się dwóch graczy na takim samym poziomie. No i jakby nieumiejętności świadczyły, znaczy nieumiejętności decydowały o tym, kto wygra, tylko element całkowicie losowy. I to się nie podobało i były propozycje, jak to zmienić, jak to można w jakiś sposób zminimalizować te losowe elementy. Były także opinie, że ten zestaw podstawowych kart jest niedopracowany. Na przykład w Hearthstone'ie te jakby karty klasyczne cały czas są dostępne i stanowią może nie podstawę talii, ale ważny element każdej talii, niemal każdej talii stanowią właśnie karty, które są od samego początku w grze. A nie wiem, jak to w przypadku Artefaktu miałoby być, no bo w tej chwili, jak można sprawdzić, w Artefaktach gra około 100 osób na całym świecie. No, czyli po prostu tam po godzinach w biurze Valve'a pracownicy. Może. Muszą grać, żeby generować statystyki. Nie wiem, jak to wygląda. Wiesz, w grę włożono ogromne fundusze. Ta gra jest bardzo ładna pod względem graficznym. Tak. Świetnie udźwiękowiona. No, jakby na pewno mnóstwo pracy zostało w to włożone. Pracy, która przez wydaje się z tego artykułu, ale ogólnie tak można zaobserwować, że przez taką obojętność Valve'a, czy też niechęć do słuchania społeczności graczy. I to właśnie taki graczy, no, nie pierwszych, lepszych, tylko graczy, których na karciankach zjedli zęby. Niesłuchanie ich opinii doprowadziło do tego, że gra straciła bardzo, bardzo na popularności i w tej chwili jest tak chyba sztucznie podtrzymywana przy życiu. I to byłoby jakby ogólnie Valve, jak robił gry, to w zasadzie były same sukcesy, tak? Więc tutaj mamy
przykład pierwszej gry, która skończyła marnie. Mhm. Ale z Valve to też był taki przypadek, że oni też potrafili sobie te sukcesy kupić. Bo na przykład Left 4 Dead chyba pierwsza część, nie, chociaż nie pamiętam, czy Left 4 Dead, ale Portal powstał... Portal był projektem studenckim, tak. który został dołączony przez Valve i przejęty. Tak. No ale to jakby całe dopracowanie, wypolerowanie, upiększenie, no to już było w Valve robione, a Portal 2, który jest moim zdaniem absolutnie genialny, no to już od samego początku w Valve powstał. No nie wiem, co się teraz z tą firmą dzieje, oprócz tego, że zbija fortunę na Steamie, chociaż pewnie ta fortuna jest teraz trochę mniejsza z powodu sklepu Epica. Ale nie muszę, chociaż ostatnio słuchałem, nie pamiętam, to jest najgorsze, że teraz nie pamiętam, w jakim podcaście właśnie słuchałem, może w M kwadrat zaprzyjaźnionym, o tym, że ostatnio gdzieś strasznie sobie strzelił w stopę sklep Steama, jeśli chodzi o najnowsze tam jakieś promocje, nagroda za jakieś tam zebranie punktów, nagrodą za to, za kupowanie dużo gier była możliwość otrzymania gry ze swojej wishlisty, tej listy życzeń. Mhm. Podobno tam ludzie, nie znając dokładnie zasad, na jakiej zasad, które, na których ta gra miała być ofiarowana ewentualnie, no, minimalizowali tą listę życzeń i wywalali dużo takich gier, które nie tylko były na tej liście życzeń, bo czekali na promocję, ale też czasami wrzucasz po prostu na listę życzeń gry, na które czekasz, które mają mieć niedługo premierę. I jakby no to spowodowało, że taki element ważny dla wydawców, czy dla mniejszych twórców gier niezależnych, no był dosyć druzgoczący, bo później się okazało, że po prostu w momencie, kiedy gry wychodzą, to ten komunikat nie będzie wysłany do tych zainteresowanych, no bo oni będą chcieli akurat w tym momencie uzyskać coś innego. I to podobno była straszna porażka, jeśli chodzi o nieprzemyślenie całej akcji przez Valve, no ale to nie będziemy tam jakby bywa. Kopać Valve, Steama, szczególnie, że jeszcze nie leżą. Nie, jeszcze mają się dobrze. To jest firma, która zarabia krocie mimo wszystko i nie jest spółką publiczną, tak? Czyli nie muszą się z niczego tłumaczyć, nie muszą odpowiadać przed inwestorami, przed radą nadzorczą na zasadzie, znaczy może nie nad radą nadzorczą, bo na pewno coś tam takiego istnieje, ale nie muszą się, powiedzmy, tak bardzo przejmować, jak te wszystkie typowe wielkie firmy, wielcy wydawcy do bicia, jak na przykład, nie wiem, czy Bethesda, czy EA, gdzie tam jednak wszystko jest pod większą lupą. No, ale wracając jeszcze do karcianek, to Gwint przecież przeszedł taki spory lifting. Ja nie, no teraz wyszedł dodatek do Gwinta, ale ja dawno w Gwinta nie grałem i nie wiem, w jakim się znajduje stanie. Ostatnio grałem w Gwinta, to kiedy skończyłem Wojny Krwi, i które bardzo mi się podobały. I wtedy pograłem też trochę w Gwinta, którego doceniam za walory artystyczne, natomiast niekoniecznie pasuje mi, jeśli chodzi o samą mechanikę, bo znaczy ja nie mówię, że to jest zła gra, absolutnie tak nie twierdzę, tylko musiałbym w nią się bardziej wgryźć, a ja się cały czas wgryzam w Hearthstone'a. No właśnie. Ale wracając jeszcze do gier planszowych, w co ostatnio grałeś takiego planszowego, bo nie wiem, czy możemy zdradzić sekret, że właśnie wróciłeś z wieczoru planszówkowego i tak się zastanawiam, co jest na tapecie, czy jakieś klasyki, czy jednak też nowości? Akurat teraz były nowości, znaczy jedna nowość, w którą nie grałem, bo nie zdążyłem, to było Hong Kong chyba Blackout, coś takiego, czyli gra o zarządzaniu gra o radzeniu sobie w sytuacji, kiedy jest kryzys energetyczny. Ja myślałem, że może taki kryzys polityczny, jak teraz właśnie się dzieje, taka bardzo na czasie przewidzieli twórcy. Tak, a druga to gra nie nowa, bo kilkumiesięczna, czy nawet roczna, Anachrony. Bardzo ciekawy pomysł w niej zawarto, który sprawia, że jest to gra traktująca trochę o podróżach w czasie, więc na czasie, bo ja teraz oglądam z zamiłowaniem serial Dark, może później znajdzie się chwilka na ten temat. Jasne. I,
I w Anachrony to jest ogólnie tak zwana rozstawianka, czyli mamy swoich robotników, których wysyłamy w różne miejsca, żeby nam przynieśli zasoby albo żebyśmy mogli znieść jakieś budynki, które, dzięki którym będziemy mieć więcej miejsc na wysyłanie robotników, albo zdobędziemy jakichś robotników, którzy pozwolą nam zdobyć surowce czy jakieś specjalne elementy, ale jest w tejże grze coś takiego, co się nazywa torem czasu i możemy dzięki zawirowaniom temporalnym ściągnąć sobie brakujące surowce z przyszłości. Czyli po prostu mówimy, że bierzemy jakiś surowiec. I granie na short, pojawia. Jak to się mówi. I on nam się pojawia, ale wiadomo, że nie ma nic za darmo i w pewnym momencie, żeby nie dopuścić do powstania paradoksu, będziemy musieli to spłacić, czyli będziemy musieli oddać to, co wzięliśmy wcześniej. Mhm. I to pozwala na bardzo taką ciekawe zarządzanie naszymi zasobami. Naprawdę to jest coś, co mi się podoba. Ja lubię takie delikatne mózgożery, bo to nie jest jakiś straszny mózgożer, ale kiedy się tę grę jakby pozbawi tego jakby sznytu science fiction, to mamy po prostu mechanikę rozstawiania robotników z możliwością pobierania zasobów, które później musimy spłacić, ale, ale kiedy powiemy sobie, że to jest tak naprawdę wysyłanie agentów w przyszłość, żeby nam coś ściągnęli, to od razu brzmi trochę lepiej i gra się naprawdę fajnie. Nie skończyliśmy, bo chciałem nagrać audycję, więc przerwaliśmy wcześniej, ale tak naprawdę testowaliśmy tę grę przed naszym wypadem pod koniec miesiąca na planszówki do wylania, a jeszcze graliśmy wcześniej, no to nie, dwa tygodnie temu mamy z przyjaciółmi takie spotkania planszówkowe, z przyjaciółmi jeszcze z ogólniaka i graliśmy między innymi w Nemesis. Właśnie, ta gra, która to jest gra oparta o uniwersum obcego, czy po prostu ona tak to wygląda? To jest gra bardzo czerpiąca z uniwersum obcego, natomiast nie ma praw do tego. Zainspirowana uniwersum. Po prostu, taki Alien Breed, tak. Tak, Alien Breed zdecydowanie, który nie, słowa obce się nie używa, jest słowo intrus. Dobrze. A to jest polska gra, przepraszam. To jest polska gra. Natomiast figurki tam tych intruzów wyglądają jak ksenomorfy. Wyglądają dokładnie jak ksenomorfy, czy też zinomorfy z obcego. Tak. No i jest to gra właśnie w zasadzie taki obcy ósmy pasażer Nostromo, tak? Bo budzimy się, znaczy każdy z nas na początku gry wybiera sobie postać, którą będzie grał. Tam jest dosyć długi etap przygotowania. I zamiast Ripley jest Replay, tak? No akurat nie ma imion postaci, są tylko stanowiska, jest tam zwiadowca. Nie ma żadnej postaci nawet, która wygląda jak Ripley, ale są postaci z podobnymi rolami. Tak? Mamy kapitana statku, mamy żołnierza, mamy zwiadowcę, mamy androida. Naukowca, mamy... Androida chyba nie ma. No, nie ma jakichś tych też myku, że na przykład właśnie, coś losowo... Są myki, ponieważ na początku gry każdy gracz losuje dwa cele. Jeden osobisty, jeden korporacyjny. I w pewnym momencie gry te cele... musi z jednego z celów zrezygnować. W momencie, kiedy po raz pierwszy dochodzi do spotkania z ksenomorfami, wtedy każdy gracz podejmuje decyzję, do którego celu ostatecznie będzie dążyć. I to jest gra, w której... I to są cele niejawne, tak? Rozumiem, to są cele niejawne, są cele tajne, na przykład cel taki, że pewien gracz musi zginąć, tak? Albo możesz być, tylko ty możesz ocalać, albo sprowadź statek z obcymi na ziemię, albo przeanalizuj próbki zdobyte z ciał i jaj obcych chociażby. No, tych celów jest całkiem sporo. One są tajne, ponieważ często wymagają zrobienia kuku innym graczom. Nie można tego kuku zrobić bezpośrednio, ale można doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku na przykład. No tak. Więc niby trzeba współpracować, bo samemu sobie nie poradzimy, bo raczej mamy pewne szanse, zwłaszcza na przykład jak gramy żołnierzem, który ma dostęp do broni, to jest w stanie sobie poradzić z obcym, nawet dwoma takimi zwykłymi, ale amunicja szybko się kończy, żeby załadować amunicję trzeba być w składzie amunicji, czy tam w zbrojowni, a dojście do zbrojowni może być akurat zablokowane. A to inni gracze mogą się zorientować, że na przykład my mamy coś za uszami i zaczną nam trochę przeszkadzać. Więc tak naprawdę trzeba sobie pomagać, ale w odpowiednim momencie no, można
Jakby wchodzi ten cel taki... Tak, zrobić kółko i na przykład wystrzelić się w kapsule w przestrzeń w międzyczasie, kiedy statek na przykład zostanie wysadzony w powietrze. Ale naprawdę ta współpraca też jest ważna, bo w naszej pierwszej partii nie dopilnowaliśmy tego, żeby gasić pożary, które w różnych pomieszczeniach wybuchały. No i w końcu nagle rozprzestrzeniły się tak bardzo, że cały statek stanął w płomieniach i wszyscy zginęliśmy. Mhm. Natomiast w drugiej partii udało nam się... graliśmy w trzech, jeden z nas zginął dosyć szybko, później we dwóch z kolegą graliśmy, doszliśmy do takiej sytuacji, że ja już mogłem się wystrzelić w kapsule, ale postanowiłem jednak poczekać i nie wiem, jakby... Twoja naiwność wyszła, tak? Że myślałeś, że to jest dobry człowiek i chcesz go wciągnąć do tego. Powiem ci tak, gdybym się wystrzelił, to bym wygrał. Bo po prostu bym spełnił cel, na pewno bym sam wygrał, natomiast moja postać akurat tak się zachowywała, że uznałem, że powinien poczekać i pomóc. Roleplayowałeś, tak? Odgrywałeś rolę, właśnie, no właśnie. Tak. Roleplayowałem i kolega też mnie nie zawiódł, więc przyszedł do mnie, pomogliśmy sobie nawzajem w walce z ostatnimi, znaczy może nie ostatnimi, ale z takimi jeszcze obcymi, którzy tu i ówdzie wyskakiwali. To taka klasyczna scena jak z filmu, prawda? To jest tak, że jesteś cały umorsany, wiesz, właśnie stoczyłeś ciężką walkę, stoisz przy kapsule ratunkowej, ale wiesz, że tam jest twój przyjaciel. Słyszę w kroki i krzyki, poczekaj na mnie. I mówisz, kurczę, nie, po prostu sumienie by cię, do końca sumienie, życia to sumienie by cię po prostu dręczyło. I była taka sytuacja, że właśnie kumpel przybiega, za nim obcy, razem sobie z nim poradziliśmy, on wskakuje do kapsuły i ja już mam wskakiwać i pojawia się kolejny obcy. I on wyskakuje z tej kapsuły, pomaga mi, załatwiamy go już mocno poranieni, udaje nam się do kapsuł wystrzelić i obaj spełniliśmy swój cel. Statek doleciał na ziemię z obcymi, bo taki był mój cel, musiałem go skierować na ziemię. Próbkę, nie, tak. Żeby próbki były. No. Natomiast kolega miał... I tak właśnie zakończyło się życie. Ale na jakby ziemi. Naprawdę grało się fajnie, zwłaszcza pierwsza gra była bardzo długa, zajęła nam chyba ze 4 godziny, druga zajęła nam 1,5 godziny. Więc jakby kiedy się już pozna mechaniki i jakby z dużo drobnych elementów. Gra na kilka osób, prawda? Tam minimum od 1 do 5. Od 1 do 5 możesz grać solo. Zapisuję sobie od 1 do 5. Możesz grać solo, jest nawet też kampania. Wyobraź sobie, jak wsparłeś grę na Kickstarterze, dostajesz kampanię w postaci takiej książeczki z komiksem w środku. Masz A to nie ma tego w normalnym zestawie, bo gra nie jest do kupienia w tym momencie. Chyba nie ma. Jak wsparłem ją na Kickstarterze, dostałem też wsparłem wersję z tak zwanym Sundropem. Sundrop to jest taki rodzaj specjalnego cieniowania figurek, który sprawia, że są bardziej jakby to powiedzieć, plastyczne się wydają niż takie zwykłe szare figurki. Czyli tak jakbyśmy, nie wiem, najpierw pokryli je podkładem, a później zrobili techniką suchego pędzla krawędzie. To nawet wygląda to przy lepiej. Właśnie tych xenomorfach to się świetnie sprawdza. Bo bardzo dobrze. W zasadzie na xenomorfów nie trzeba nawet malować specjalnie, świetnie wyglądają. Natomiast załogę można pomalować, ale i tak ta technika sprawia, że wszystkie szczegóły są bardziej uwydatnione. Tak, ta figurka nie wygląda jak kupa plastiku. Takiego plastiku szarego. Tak? Tylko widać, że włożono w jej wyrzeźbienie sporo wysiłku i prezentuje się dobrze. No i gra naprawdę jest pewne, jakby to powiedzieć, nie dokończyłem myśli, ale właśnie pojawiła się kolejna. Pewne jej elementy wydają mi się zbyt proste. Mam wrażenie, że obcy są za słabi. Ale to jest może być takie wrażenie tylko pierwsze, bo grałem tylko dwa razy, więc a ta gra była naprawdę bardzo ostro testowana, więc nie chciałbym tutaj, żeby moje zdanie... Wyjdzie jakby w jakiś patch sposób... z jakimś dodatkiem i się okaże, że obstawiam, właśnie obstawiam, że dodatek może wyjść, tutaj potencjał na nowe zadania jest duży, na nowe uzbrojenie, na nowe pomieszczenia, bo zawsze w grze jest ten układ statku jest randomizowany, jest ustalany losowo, ponieważ jest to nawet całkiem sprytnie uzasadnione fabularnie. Budzimy się po hibernacji, wiemy, że jesteśmy na statku, ale nie pamiętamy rozkładu pomieszczeń. I kiedy się budzimy, też widzimy ciało jednego z załogantów, nie graczy, tylko po prostu ciało jakiejś postaci, która leży na ziemi i z klatki piersiowej w klatce piersiowej zieje dziura, więc coś tam wyskoczyło. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. No i musimy sprawdzić, co się działo, odkrywając po kolei
poszczególne pomieszczenia, ale kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, to najczęściej czeka na nas jakaś niemiła niespodzianka i musimy sprawdzić, czy poruszając się nie zrobiliśmy zbyt dużo hałasu, bo tak naprawdę w tej grze trzeba bardzo uważać, żeby nie hałasować, żeby cicho się przemieszczać, bo kiedy hałasujemy, to ściągamy na siebie uwagę intruzów. Unikam słowa obcy. Wchodząc zawsze na do... Na pewno wyjdzie jakiś mod do gry, tak? Że będziesz mógł sobie naklejkę nakleić na karty, czy na jakieś te, które podmieni ci wszystkie te. Tak. Taki półgraficzny mod, no. Do gry planszowej, papierowej. I wchodząc do pomieszczenia, tak normalnie się przemieszczając, musimy zawsze rzucić kością i ustalić, w którym korytarzu słychać hałas. Bo gra opiera się na zarządzaniu kartami, które mamy na ręce. Zawsze rozpoczynamy turę z 5 kartami i te karty to są zarówno akcje, jakie wykorzystujemy, jak i zapłata za akcję. Każda akcja... O, coś w stylu, nie, przepraszam, że ci wiedzę słowo, pamiętasz Metal Gear Acid? Tak, no tak, ale to jest mechanika dosyć często wykorzystywana w grach. To jest, no, wiesz, przede wszystkim w moim ukochanym Race for the Galaxy, gdzie karta może być kilkoma różnymi rzeczami w zależności od tego, jak zostanie... Ale na przykład ty tam poruszasz się figurkami, to po jakichś tam polach, czy... Tak, poruszasz się figurkami po polach i podstawowy ruch kosztuje jeden punkt akcji. Punkt akcji to jest odrzucenie karty. No, czyli ty właśnie tego w tym asy, bo tam właśnie było tak, że tym tak Snake'em się poruszałeś właśnie i ty albo kartę zagrywałeś to, co miała, albo właśnie jakby płaciłeś. Albo wartość ruchu. Natomiast tutaj karty nie mają wartości ruchu, po prostu przemieszczasz się o jedno pole korytarzem za i odrzucasz kartę, żeby się przemieścić tak normalnie i wtedy musisz zrobić test tego, czy jakiś hałas spowodowałeś. Najczęściej tak. Ale możesz też odrzucić dwie karty, żeby poruszać się ostrożniej. Wtedy żadnego hałasu nie robisz. No i tak postępują po sobie akcje. Na zakończenie każdej rundy, kiedy wszyscy gracze wykonają swoje akcje, jest tak jakby z gniazda potworów mogą wyjść jakieś nieprzyjemne istoty, albo może dojść do takiej sytuacji, że musimy zrobić ten test hałasu w każdym, każdy gracz musi zrobić w miejscu, gdzie się pojawia, no i wtedy nagle okazuje się, że to jest z jakichś kanałów wentylacyjnych wypełzają monstra i trzeba od razu z nim walczyć. Ogólnie jest naprawdę fajna atmosfera, fajnie się gra, z chęcią tę kampanię sprawdzę, z chęcią pogram nawet sam. Wszystko teraz żałuję, że ja gdzieś przegapiłem tę kampanię, bo ja nie jestem wielkim jakby... Znaczy ja nie może w sumie to gdzieś 3 gry spadłem na Kickstarterze, ale to brzmi jak gra, którą bym chętnie... No wiesz, ja z tego co wiem, lubisz obcego, prawda? No widzisz, ale to jest tak, że jak człowiek nie śledzi jakiś co się dzieje, co wychodzi, dlatego że na Kickstarterze wychodzi bardzo dużo fajnie wyglądających, pięknie jakby... Ten flaw wydaje się taki cudowny, że ta oprawa graficzna na tych wszystkich filmach jest taka, że po prostu gdybym mógł, to bym prawdopodobnie tam co drugą grę planszową, prawda, sobie tam patronował nad nimi, ale ja wiem, że to jest taka reklama, no nie? Że to nigdy nie wiadomo, jak się gra sprawdzi. Ja zawsze czekam później na takie opinie po wydaniu gry i twoja opinia teraz mnie tak sprzedała, jeszcze jak opowiadałeś o tej historii, o tej męskiej przyjaźni, ponad podziałami, ponad własne interesy. I tak sobie myślę, przecież taka gra, tak intensywna, ona generuje historię, którą gdyby tak zrobić taki fabularyzowany raport z tej gry, z tej rozgrywki, to jest takie fantastyczne opowiadanie z tego. No naprawdę, zwłaszcza na przykład w pierwszej grze... Scenariusz na film nawet. Tak, w pierwszej rozgrywce mieliśmy postać, kolega grał naukowcem na wózku inwalidzkim. I wyobraź sobie... Dziwnym trafem, za każdym razem, kiedy dochodziło do jakiegoś spotkania z obcymi, on jakimś cudem się zawsze wymigiwał. Znaczy, udawało mu się uciec, albo potwór, atakując go, nie trafiał, co się rzadko zdarza, naprawdę. I on w ogóle nie był tknięty ani raz ni pazurem, ni zębem potwora, mimo że przemykał między nimi jak dziki na tym wózku. Ja już sobie wyobrażam właśnie, jak to mogło być na filmie, wiesz, taka postać od razu skazana na pożarcie, a tak naprawdę... Zresztą jak powiedziałeś, wózek inwalidzki, to mi się skojarzyło z Resurrection i jeden z tych rogów, tych łotrów piratów był na tym i to było świetne, znaczy to nie było urządzenie tylko, prawda, do przemieszczania się, ale też no, tam można było niezły arsenał, prawda, schować. Tak. Między tymi różnymi... No, to jest... To ja sobie później będę musiał pogooglować, no nie? Zobaczyć, czy jest jakaś szansa, żeby tą grę zdobyć.
pogugluj. Moim zdaniem jest to gra jak najbardziej warta zainteresowania. I wiesz, tak jakby z mojego doświadczenia, jak wspierałem dosyć dużo projektów, to akurat nasz polski, rodzimy wrocławski Awakened Realms nigdy mnie tej gry nie zawiodło. Zarówno Lords of Hellas jest naprawdę bardzo przyzwoitą grą, jak i Nemesis jest bardzo przyzwoitą grą, jak i Siege Storm, karcianka jest naprawdę... O, Siege Storm nie znam, karcianka. No to jest karcianka, która jest jakby jedną całością, tak? Nie musisz już jakby nic dokupować i ma kilka fajnych mechanik, ale tak naprawdę za mało w nią grałem, żeby się dobrze wypowiadać, natomiast udało mi się poznać autora. I dostałem od niego taki cały pakiet. No, to pozdrawiamy w takim razie. Pozdrawiamy. Jakby ktoś jeszcze z tego studia słuchał i jakby się udało na przykład kupić Nemesis, to ja się zgłoszę. Jeśli mają jakąś taką kopię, która im została, bo ktoś na przykład nie odebrał z Kickstartera, to ja chętnie odkupię w takim razie. Można, mogę rozpuścić wici, zobaczymy, co się stanie, bo współwydawcą w Polsce był Rebel i kiedy Rebel ogłosił wstępne zamówienie w przedsprzedaży, to z tego co wiem w ciągu jednego dnia się rozeszły. Mhm. I dodruk jest planowany chyba dopiero na 2020 rok, więc no... OMG. No, więc gra jest naprawdę, naprawdę dobra. Czy jest bardzo dobra, to powiem po rozegraniu jeszcze paru partii. Może to... uznam, że po paru partiach, że jest niezła tylko, ale na razie mam chęć kolejnych rozgrywek i to już jest dużo. Zwłaszcza, że tak naprawdę na razie graliśmy na jakby łatwym schemacie statku. Jest jeszcze jakby plansza jest dwustronna i ten statek może wyglądać inaczej. Jak już mówiłem, układ pomieszczeń jest losowo przygotowywany. Część pomieszczeń zawsze występuje, ale część może się zmieniać w zależności od rozgrywki. Więc pewne akcje mogą być dostępne, a pewne nie, w zależności od tego, jakie pomieszczenia znajdują się w grze, ponieważ kiedy wchodzimy do pomieszczenia, to najpierw rozpatrujemy takie wydarzenia losowe, które tam jest i to najczęściej nie są miłe rzeczy, a później możemy skorzystać z tego pomieszczenia, tak jak korzystamy z naszych kart albo z akcji podstawowych i w każdym pomieszczeniu możliwe są inne akcje, na przykład możemy podejrzeć karty innych graczy, tak? Albo cele innych graczy, albo możemy sprawdzić, możemy gasić pożary, albo możemy zamknąć śluzy i na przykład udusić kogoś, czy to obcego, czy to naszego towarzysza, zupełnie niechcący. No niechcący, no tak, no, ale jeśli Weyland Yutani no, dał takie zlecenie, przecież wiesz, Mother Computer wysłał taki telegram, to jest ten. Także wydaje mi się, że to jest gra z twoją afekcją w stronę obcych stworzona dla ciebie i aż się dziwię, że nie zagrałeś. Mam nadzieję, że kiedy przyjedziesz za niedługi czas do naszego pięknego kraju, wrócisz na łono ojczyzny, to cię spotkamy, ja będę mieć na Nemesis przy sobie i sobie zagrasz. No to teraz to już muszę. Teraz to już w takim razie tutaj, do mojej sekretarki właśnie, asystentki piszę, że mi w kalendarzu jednak wbiła tę to spotkanie, że na 100%. No widzisz, no i super. ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, że kurczę, w ogóle ostatnio kupiłem sobie kolejna promocja, już tak mówię, nigdy mnie tak specjalnie nie kręcił ten Tabletop Simulator, ale tak sobie pomyślałem, w sumie zobaczę co jest. Nie? Kolejna była promocja 50%, dobra. I faktycznie to fajnie wygląda i dużo, dużo gier. I chyba mi się wydaje, że Nemesis też prawdopodobnie jest na Table Simulatorze. Chyba więc, jest, tak. Więc, chyba jest, bo on był chyba nawet testowany na tym symulatorze. No więc pewnie gdzieś tam, jak mi się nie będzie udało w wersji fizycznej zobaczyć, to skorzystam z tego. Tylko najciężej mi było w ogóle zacząć się zabawę z tym wszystkim, bo ta mnogość modów to oznacza tyle, że po prostu jesteś jak w jakimś sklepie jak w iOSie albo na Switchu, prawda? Nie wiesz, które z tych modów to są naprawdę takie warte uwagi, mimo że rozpoznajesz, które gry są naprawdę dobre. Bo samych na przykład Eldritch Horror jest pewnie z kilka, albo Karcianka Horror Warcam też ma kilka jakby modów i nie wiesz, który jest ten właściwy, no ale w końcu udało mi się znaleźć naprawdę taki fajny i po obejrzeniu kilku materiałów wideo, jak to rozłożyć, jak wszystko, znaczy to uświadomiłem sobie, że tak dawno nie grałem w Horror Arkham, że ja zapomniałem takich szczegółów zasad, że ogólne zasady pamiętałem, ale później tak mówię, nie, ja chyba będę musiał jeszcze raz przeczytać instrukcję i wrócić do tego wszystkiego. Zresztą zastanawiam się, w ogóle bawiłeś się top symulatorem? Miałeś jakieś takie, nie wiem, gry, które właśnie testowałeś, zanim się nim zainteresujesz? Próbowałem, niestety nie byłem w stanie
przez interfejs się przegryźć. Próbowałem, bo kiedyś kupiłem, czy nie wiem, czy kupiłem, czy było w jakiejś paczce chyba Tabletop Simulator i on ma opcję też wirtualnej rzeczywistości, bardzo tak, fajną. Tak. I z nią próbowałem się zaprzyjaźnić, ale to była bardzo szorstka przyjaźń, ponieważ interfejs jest, o ile jest bardzo głęboki, pozwala na pewno na wykonanie mnóstwa akcji, na tyle jest dla mnie dość niewygodny po prostu. O. I nie radziłem sobie z jego obsługą. Znaczy, gdybym poświęcił pewnie godzinę lub dwie lub trzy więcej, to może bym się z nim zakolegował bardziej, ale jakoś mi to nie szło. I pamiętam, że ostatnio pobrałem sobie ze Steam Workshop właśnie Horror Warcam, wszystkie dostępne do tej pory kampanie i będę planował, znaczy próbował się przez nie przegryźć, ale jednak wolę wersje fizyczne, wiesz, dla mnie oczywiście. To jest jednak taki bardzo mocny substytut, wolę dotknąć karty, wolę dotknąć figurki, wolę dotknąć planszy. W wirtualnej rzeczywistości jest trochę lepiej, bo jednak to wrażenie zanurzenia w tym świecie pewne jest, no ale nie masz wrażeń dotykowych w ogóle, prawda, to jest coś, czego brakuje, no i jak już powiedziałem, to jakby wszystko to, co w rzeczywistości jest super proste, tak, chociażby podniesienie pionka, obrócenie karty, to tutaj jest dość skomplikowane. I może po jakimś czasie staje się drugą naturą, natomiast tak. Jest obsługa tego jest dosyć, no taka, jest takie piękne angielskie słowo convoluted. Tak, jest, no właśnie, jest. Nawet nie wiem, jak teraz ładnie mógłbym to przełożyć, przepraszam. Jest, no taka przekombinowana. Przekombinowana, o tak. Nagrywamy, jest godzina w pół do pierwszej w nocy, a ja już jestem dzisiaj troszkę tak strany intelektualnie, więc przepraszam, jeśli się wypowiadam niezbyt składnie. Ale właśnie, ja cię rozumiem, bo ja na przykład grając, albo próbując, prawda, bawić się, o, tak się wyrażę, bo faktycznie, jak się pozna te skróty klawiszowe, to wtedy można wszystko szybko robić, ale samo takie operowanie na tym stole jest dosyć wygodne. Ja muszę sobie chyba prawdopodobnie też poprzestawiać klawisze na myszce, dlatego że jakby przesuwanie stołu jest pod środkowym klawiszem myszy, czyli tam pod tym, na którym jest prawda, tam scroll, nie? Ten przesuwanie. Mhm. I jest dosyć niewygodny i trzeba też często zoomować, żeby coś zobaczyć na planszy, bo jest tak jakby mniej się ogarnia, ale to też wynika z tego, że jak jakąś grę też doskonale jakby poznasz, to już nie musisz patrzeć na każdą kartę, na każdą czytać, bo ją rozpoznajesz z daleka nawet. Mhm. I to jest tak samo jak, no nie wiem, no jakbyś grał w Magica, to też jest tak, że jak gra dwóch zaawansowanych graczy, to oni nie muszą patrzeć na te karty, oni widzą kto zagrał i co zobaczył. To nie jest tak, że za każdym razem ktoś musi przeczytać dokładnie kartę, bo ją widzi po raz pierwszy, nie? A ja jak zaczynam zabawę z jakimś takim tytułem na Tabletop Simulator, to ja tak wszystko dokładnie oglądam i też rozłożyłem całą tą planszę. I to jest właśnie dobre, bo akurat prawdopodobnie mówimy o tym samym modzie do Horror Warcam, który jest też oskryptowany, więc dużo rzeczy tam można zrobić tak jakby automatycznie, czyli możesz sobie na przykład ściągnąć albo swoją talię z Arkham DB, albo jakąś taką gotową, bo wystarczy, że wpiszesz kod tej talii, więc już od razu będziesz miał gotową talię, nie musisz tam, prawda, tych kart wybierać, żeby sobie ją ułożyć. Scenariusze też po przyciśnięciu jednym przyciskiem się rozkładają na planszy, więc jakby dużo rzeczy faktycznie jest, działa. Niemniej, jeśli nie chcesz się bawić tym skryptowaniem, to też możesz, prawda, tak jakby w prawdziwej grze, no, po prostu ciągnąć te karty pojedyncze, obracać i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest ciekawe, ale właśnie jednak nie zastąpi to tego prawdziwego, tak jak powiedziałeś, fizycznego obcowania z grą planszową, z nie wiem, nawet w wirtualnej rzeczywistości wydaje mi się, że to tak i tak nie jest to samo. Zawsze to jest dobra ciekawa alternatywa. Ale z takich newsów, nie newsów, gier planszowych, bo tak się zamienia właśnie kwota dwa gier o grach planszowych, ponowne wydanie gry Dune. Bo to zdaje się, że jest nowe wydanie tej klasycznej gry Dune. Z 79 roku. Tak. To taka okrągła mapa właśnie Duny i... Czy Arrakis, tak? Arrakis, to się planeta Arrakis nazywa? Czy Dune? Arrakis się nazywa. Arrakis, tak. A Duna to była nazwa, która została taka potoczna, tak. Mhm. I to też ja uwielbiam Dune, uwielbiam ten klimat, ale nie wiem właśnie, czy ta gra jakby mechanicznie była interesująca i zastanawiam się, czy ona po prostu wypłynęłaby, ją ktoś niedawno odkrył
i tak na zasadzie, że zróbmy remaster starej gry, bo stara gra już jest nie do zdobycia, czy faktycznie to jest coś interesującego, nie? Trudno mi się akurat tutaj jakoś dokładnie wypowiadać, bo chociaż miałem samoróbkę Duny kiedyś, a może nawet nadal ją mam, to nigdy w Duny nie zagrałem. Kilka razy czytałem zasady, ale nigdy nie byłem w stanie namówić współgraczy do zasiądnięcia do stołu akurat, żeby zagrać w Dune. Pewnie z powodu takiego, że to jest gra bardzo długa, a kiedy mieliśmy, bo był taki okres, graliśmy w gry długie, no to zawsze na stole lądowały tytuły, które już mieliśmy opanowane, jak Twilight Imperium 3 albo Gra o Tron w wersji na przykład dla 7 graczy. Bo Duna chyba po części właśnie taką grą jest, długą, epicką, majestatyczną. Nie wiem, czy jest dla niej miejsce w obecnym ekosystemie gier, kiedy jednak starają się one być jak najbardziej uproszczone, może nie uproszczone, wygładzone, tak żeby pewne mechaniki, które były zbędne lub kiedy, które powstały w czasach, kiedy jakby nie wiedziano tyle o projektowaniu gier i nie było tylu gier planszowych, no to teraz te mechaniki są znacznie bardziej dopracowane, co widać chociażby po Twilight Imperium części czwartej, która jednak pewne elementy trójki upraszcza, wygładza i jest, wydaje mi się, grą lepszą. Też trochę krótszą, nie znacząco, tylko trochę krótszą. I no, Duna to jest też tytuł, który chyba jest wskrzeszony dlatego, że film ma powstać, nie? Teraz z tego, co słyszałem, albo czy mi się coś w ogóle jakby nie w tym kościele mi dzwoni, że słyszałem, że ma być... jakieś przymiarki, tak? Że ja znowu słyszałem, że nowy serial ma powstać, chociaż aż też tak nie interesowałem się tym, ale zaraz wygoogluję. Dune, film 2020 rok. Zaraz zobaczymy, kto miałby w nim... Nic chyba nie... A nie, jest nawet obsada, jak tak sobie patrzę, że Timothy Calamet ma grać Paula Atreides, Jason Momoa, Duncana Idaho i Rebecca Ferguson, ja ją bardzo lubię, tą Rebecca Ferguson z Mission Impossible, gra Lady Jessica, no widzę, że, obsada jest. Nawet Dave Bautista gra, ten, co się wszędzie wciśnie ostatnio. Ten jest taki duży, tak? No ten, mi się podobała jego rola w najnowszym, znaczy najnowszym, jakby tych Blade Runnerów było tak dużo, w Blade Runnerze 2049, tam jest, tam na początku on gra tego replikanta, którego główny bohater, jak to się mówi, odsyła na emeryturę. Tam jest chyba rzeczywiście, tak. I tam najlepsze jest to, że ja pamiętam, że gdzieś kiedyś, albo w wydaniu specjalnym oryginalnego Blade Runnera, albo gdzieś po prostu przeczytałem jakiś artykuł, oryginalny scenariusz filmu zakładał właśnie, że taka akcja miała być, że Deckard gdzieś tam jakiegoś takiego androida sprawdza i jest taka scena, że sprawdza mu po prostu, czy ma numer seryjny. Patrzy na oko, nie? I tam to oko widzi, że tam jest jakiś numer i ten, ale... Nie wiem, ale to zostawmy w takim razie gry planszowe. Ja się strasznie, jak jeszcze raz to podkreślę, napaliłem strasznie na tego Nemesis i może jeszcze będzie kiedyś właśnie okazja porozmawiać, jak mi się uda. Mam nadzieję, że będzie okazja zagrać. No. Po prostu widzimy się pod koniec miesiąca i gramy. Prosta sprawa. No i załatwione. A jeśli chodzi o gry takie tradycyjne, z prądem? Gry z prądem. Dużo gram w Hearthstone'a teraz. Mm-hmm. Nie wiem, czy widziałeś... Jakiś nowy dodatek, chyba jakaś piosenka nawet wydaliście. No, proszę pana, jaką myśmy piosenkę. Znaczy ja mówię myśmy, chociaż tak naprawdę... Słyszałem, że MTV, Viva to tylko w kółko grałem. Tak? Ja nie przyłożyłem ręki. Mam wrażenie, że od kiedy zostawiłem wodze do polskiego Hearthstone na mojej ekipie, to te zwiastuny robią coraz lepsze niż kiedy ja pisałem te piosenki. Bo akurat tutaj jakby nie uczestniczyłem na żadnym etapie procesu twórczego i tym bardziej jestem dumny z mojej ekipy, która fantastycznie przetłumaczyła, fantastycznie nagrała tę piosenkę. Jestem, i brzmi rewelacyjnie. Nowy dodatek chyba w sierpniu. Nie wiem kiedy dokładnie, natomiast ja cały czas gram jeszcze w poprzedni i bardzo dobrze się bawię. Przestałem nawet grać tak z ludźmi, tylko próbuję
przygody poszczególne rozgryzać i sprawia mi to cały czas frajdę. Gram także na Switchu, odpaliłem, znaczy gram, za dużo powiedziane, młodszy junior gra dużo w Super Mario Maker 2. A właśnie, bo to jest absolutna nowość, nie? To chyba jakiś taki absolutna tydzień nowość. Temu to, wyszło. To jest, nie? Gra, która wyszła 28 czerwca. Więc, tak. Więc tydzień temu. I gra jest, myślałem, że będzie tylko takim lekkim rozwinięciem części pierwszej, która była dostępna na Wii U oraz na 3DS-ie, ale jest to rzeczywiście, ta dwójka jest zasłużenie, bo jest dodany cały tryb kampanii, gdzie zajmujemy się odbudową Grzybkowego Królestwa, czy też zamku w Grzybkowym Królestwie, zamku Królewny Brzoskwinki, i musimy zebrać pieniądze. Nie ma na świecie nic za darmo. Nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch, jak mówił Milton Friedman. No. Więc musimy zarobić pieniądze. Robimy to przechodząc etapy i ucząc się obsługi edytora. I jest to naprawdę fajne. Ten edytor jest już bardzo rozbudowany, a jednocześnie prosty w obsłudze. I powstają takie już niezwykłe naprawdę konstrukcje etapowe. Na przykład teraz czytałem, że powstała imitacja gry Downwell. Nie wiem, czy grałeś w Downwell. To była gra, która wyszła na Vita i PlayStation 4, i też PC-ta. Taka utrzymana w estetyce ZX Spectrumowej, kiedy lecimy w dół studni, niszcząc przy okazji przeciwników, zbierając jakieś tam wzmocnienia, i to jest taki rogalik, tak? Bo za każdym razem etapy są generowane nowo, i ktoś zrobił coś takiego w Super Mario Maker 2. Ale co lepsze, jakiś młody gentleman, chyba z Anglii, ale głównie tam, w grze Little Big Planet 3 zrobił Super Mario Maker 2. Czyli zrobił w Little Big Planet 3, nie wiem czy całego, ale naprawdę bardzo, bardzo rozbudowaną wersję Super Mario Maker 2, w której też możemy robić etapy. Więc to jest w ogóle już, nie wiem, kosmos. Wydaje mi się, że ten młody człowiek, jak już powiedziałem, 14-letni, dosyć szybko dostanie pracę w branży growej, bo takie umiejętności pokazać tak w młodym wieku. Panowie z Media Molecule powinni się zainteresować właśnie. Nie zdziwiłbym się, gdyby już się zainteresowali. Wiesz, to jest jakby talent czystej wody, skoro takie rzeczy potrafi robić. I tego Super Mario Makera 2 trochę pograłem. Cały czas odpalam sobie na chwilkę dłuższą czy krótszą Wiedźmina. Bo wiesz, muszę skończyć Wiedźmina, zanim wyjdzie Cyberpunk, ale się nim tak delikatnie rozkoszuję. Na pewno gdzie już jesteś teraz? Na jakim etapie? Już dodatki? Czy... Nie, podstawka. Wiesz, ja chodzę sobie po świecie, patrzę na ludzi, pod każdy kamyk, każdy znak zapytania, tak? Staram się te znaki zapytania badać. Czasami jestem na zbyt niskim poziomie, więc... Jak najpóźniej oddalam główną linię fabularną i staram się robić rzeczy poboczne. A skoro jesteśmy przy Wiedźminie, jak wrażenia po kilku pierwszych zdjęciach promocyjnych? Nie no, Henry Cavill mistrz, naprawdę. Tak? Słyszałem, że opinie, że jest za gruby. Nie. W sensie, że za duży, tak? W sensie bardziej taki, że jest za duży. Ale nie, mi się nigdy nie wydawał Geralt niski czy mały, to... Wiadomo, że jest bardzo smukły w grach, ale też powiedzieć, że jest karzełkiem. To nie jest elf, nie? To nie jest elf. Właśnie nie można się, to nie jest Legolas. To jest, dobrze zbudowany facet. Henry Cavill moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Wygląda jak książkowy Wiedźmin, tak? Bez zarostu, z jednym mieczem, drugi... Czyli, że założę się, że będzie kilka takich scen, w których będzie musiał pokazać te blizny, prawda, na plecach i na klatce piersiowej, i wtedy będzie po prostu można podziwiać, czy rzeczywiście to jest taki... Czy to jest Superman, czy może właśnie taki bardziej żylasty, nie, w stronę tego Wiedźmina z gry, nie? Bo ja przyznam się, że Wiedźmin 3 tak mi wykreował postać, znaczy wykreował, wróć, tak ja inaczej nie potrafię spojrzeć na Wiedźmina w tym momencie, jak tego takiego wykreowanego przez Wiedźmina 3, bo i co same nawet wracają... sylwetkę, tak? Nie, twarz bardziej też. Sylwetkę też, faktycznie, ale twarz. Ja się najbardziej obawiałem, Czy tak gładkie lico, które jest oczywiście bliskie pierwowzorowi, tak, będzie mi leżało, czy nie? I przyznać, że nie przeszkadzało mi to, że Henry
jest gładko ogolony. On właśnie nie jest nawet gładko ogolony, on ma taki 2-3 dni zarost. Aha, ty, bo w książkach ogólnie Geralt nie nosił brody, natomiast nic, znaczy rzadko który mężczyzna... Ale nie było nic o tureckim takim ogoleniu się z gorącym rysikiem. Tak, rzadko który mężczyzna podróżując, znaczy będąc cały czas w podróży, może golić się codziennie, a musiałby golić się codziennie, żeby nie mieć zarostu, tak? Więc podejrzewam, że miał taki 2-3-dniowy. Mhm. Później go golił, miał 2-3-dniowy, golił, natomiast brody rzeczywiście w książkach nie nosił. Nie wiem, dla mnie Cavill wygląda bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. Chciałem zobaczyć w ruchu. Yennefer... Też moim zdaniem idealnie... Znaczy, wiadomo, że pani Grażyny jest piękna. Pani nie da Yennefer się podrobić. Pani Yennefer jest... Ta nowa Yennefer jest piękna. Naprawdę. Ma... trochę taką hinduską urodę, mam wrażenie. Mhm. Ale jakby to nie jest problem. Problem w tym, że ona wygląda na 16-17 lat. Czyli tak jak w książkach. Tak, jasne. Ona była dojrzałą kobietą. No, dojrzałą kobietą, 30. No tak. Nie, właśnie o to chodziło, że ona dzięki tym wszystkim, tym, nie wiem, co ona tam brała, jakie tam grzybki jadła, jakie eliksiry piła, to ona właśnie była tak odmłodzona. Ale nie na 17, no. No musiałbym wrócić, dawno tego pięcioksięgu. Nie, ona wyglądała na młodo, ale nie na dziewczynkę, tak? A tutaj obecna Yennefer to jest taka nastolatka, jakbym... I to mi tak średnio... Pierwsza scena w serialu, nie? Yennefer wchodzi do karczmy, zamawia piwo i proszę ją o dowód. No. No i wtedy się wszystko okaże, że jednak Kogo tam jeszcze pokazać? Ciri trochę za myszowa ta jest, no ale... Mhm. Myślałem, że Agata Buzek gra. No właśnie, tak trochę zbyt podobne niestety, tak. To trochę mnie przeraża. Nie to, że miał coś do pani Agaty Buzek, tylko jakby inaczej sobie jakby wyobrażałem Ciri. Chociaż rzeczywiście ona była na początku tak jakby nieszczególnie urodziwa. O. Mhm. No tak, to później rozkwitała. Wiedźmin III znowu podkręcił to, bo postacie są tak perfekcyjne. Nie, Yennefer tak seksualnie pod każdym względem. Super, naprawdę. Yennefer z gry jest super. I szkoda, że nie, że jakby autorzy serialu nie poszli, nie mówię dokładnie w takim kierunku, tylko właśnie takim. Nie zrobili deepfake'a, prawda? Nie wzięli po prostu twarzy z gry. Klasycznej urody, tak. a poszli trochę w egzotykę. Mhm. Egzotykę i młodość za bardzo. No, znaczy, ale... to może jeszcze, to też jeszcze zobaczymy zdjęcia. Bardzo grupy, ważny jest głos. Bardzo ważny też jest głos. Tak. Jeśli ona będzie jeszcze mówić takim szczebiotliwym głosikiem, to nie będzie dobrze. A jak będzie mieć barytonem? Jak będzie mieć piękny, aksamitny, kobiecy głos, taki wiesz... Taki fiołkowy, tak. Tak, o zapachu bzu i agrestu, no to spoko. No właśnie, o tym myślałem. To będzie fajnie. Mhm. No ale cóż, no, czekam na kolejne postacie, czekam na Jaskra. Ja czekam na zdjęcia obrobionego zamku w Ogrodzieńcu. To właśnie, ciekawe jak to będzie. Wiesz, jak myślę pociesza mnie sytuacja, że pan Andrzej był i na Węgrzech, i w Polsce, i obserwował, i jakby z jego zdaniem się liczono, i on pewnie, chociaż on mówi, że on umywa ręce, to chyba czytałem z niej wywiady, że cieszy się, że mógł patrzeć na to z bliska i wydaje mi się, że nawet jeśli sam nic nie mówił, no to wywierał pewien wpływ na scenarzystów samą swoją obecnością, a przy okazji mimo tego, że jakby niedawno, jak pewnie wiesz, dotknęła go ogromna tragedia, nie? Tak, że tak, syn pana Andrzeja nie żyje, nie, jakby wiemy, że nie żyje, nie wiemy, co się stało. On był w moim wieku, więc młody chłopak, nie? Także... No tak. Szkoda. No ale no to chociaż mam nadzieję, że Wiedźmin jakby przysporzy chociaż trochę radości ten filmowy i serialowy, i że to nie będzie, znaczy na pewno to nie będzie blamasz jak klasyk z Żebrowskim. No to było straszne. Ale, no, znaczy, ale wiesz, ale... może sam Żebrowski moim zdaniem jakby mało. Nie no, Żebrowski jako najjaśniejsza gwiazda tamtego serialu, nie? No, pomijając te driady, te elfy i tak dalej, co tam wszystko było, te nieotynkowane albo słabo pomalowane jakby ściany tych zamków wszystkich, ta scenografia do tej pory. No i oczywiście klasyczny smok z jakimś takim, z niedowładem szczęki. Ten smok był straszny. Znaczy,
Ja nie wiem, jaki był budżet, bo nie chcę też, prawda, ale... Naszego serialu, to wiesz, to była inflacja, to było 20 lat temu prawie, no. Znaczy to było tak, że wiesz, no, drogie dekoracje, które później w jakiejś tam scenie pewnie spłonęły, no nie? Mnie najbardziej przerażały elfy, które wyglądały jak zabiedzeni Indianie. Bo... I miały opaski na uszach, tak. Żeby po prostu zaoszczędzić na protezach uszu, no nie, szpiczastych. No ale no... Jaki no kraj, Jaskier, taki Wiedźmin, no Jaskier, po prostu Jaskier. Pan Zamachowski, bardzo dobry aktor, nie da się ukryć, świetnie też śpiewający. Ale Paweł DeLong powinien zagrać o, Jaskra. Na przykład, Paweł DeLong byłby dobry. Chodzi o taki, o typ takiego amanta, no, no. Że się pojawia, a dziewczętom no, jakby uginają się kolana. Co by nie powiedzieć o panu Zamachowskim, to może na jego widok się nie uginają te kolana, może dopiero jak się odezwie i powie coś sympatycznego, żartobliwego i rozbawi wszystkich i pokaże swój jakby swój talent aktorski. Natomiast no... To nie jest typ amanta, no. To nie jest typ takiego, wiesz, mężczyzny, tak mi się wydaje, no, jakby, ale patrząc po reakcjach znajomych dziewcząt, to jakby nie wzbudza on uczuć takich, że o Boże, co za przystojniak, tak? No właśnie, może jakoś taką Ogniem i Mieczem, tak, bo pana Wołodyjewskiego grał, tak? Już tak, pana Wołodyjewskiego grał. No to może jeszcze na tam, ale trudno, no mam nadzieję, że jednak... To chociaż w połowie będzie tak dobre jak pierwsze sezony Gry o Tron i będziemy mogli być po raz kolejny dumni z Wiedźmina na świecie, z tego naszego dobra narodowego. Ale jak już jesteśmy przy kąciku kulturalnym, porzucamy kącik growy. Mhm. Wspomniałeś, że oglądasz Dark. Niemiecki tak, serial, science fiction, mroczny taki. Drugi sezon, tak? Czy zaczynasz sezon. Od pierwszego? Nie już... sezon pierwszy obejrzałem, ale dopiero w czerwcu tego roku. Aha. Bo pewna bliska mi osoba zachęcała mnie, żebym obejrzał i ja tak. No i w końcu wziąłem się i zacząłem. Jak zacząłem, to wow, poszło tak ciurkiem. Zacząłem sobie w ogóle robić notatki. Zacząłem robić wykresy zależności, powiązań i teraz to chwilę jak oglądam, to wiesz, to zatrzymuję, przewijam, słucham ponownie, zapisuję jakieś szczegóły, żeby nic mi nie umknęło. I tak pewnie dużo rzeczy mi umknęło, ale obejrzę to ponownie, kiedy wyjdzie trzeci sezon, który już jest zapowiedziany i który ma zamknąć całość. I to jest opowieść o... Znaczy od razu zapowiadamy tak zwany psujak, teraz będzie psujak, robimy 3 sekundy przerwy. Psujak, czyli jest to opowieść o podróżach w czasie. Opowieść o zależności czasu i przestrzeni i o tym, czym czas jest. A czas jest, jak mówił Clifford Simak, czas jest najprostszą rzeczą. Nie w tym filmie, tutaj tak. Zawiłości czasowe, temporalne są naprawdę bardzo, bardzo interesujące. I tak, wydaje mi się, że można to powiedzieć, że jest to powrót do przyszłości, słynna trylogia Powrót do przyszłości, tylko w bardzo mrocznym klimacie. Tak. Bardzo mi się podoba tam ten paradoks, bo zawsze jest tak, że jeśli mówimy o podróżach w czasie, to jest ten paradoks. Tak. Czyli kiedy na przykład zabijemy siebie, tam, czy tam kogoś, to czy my znikniemy, czy coś takiego. Czy takie różne rzeczy. A taki klasyczny, moim zdaniem chyba taki najbardziej się sprawdzający się motyw, nie wiem, bo nie chcę mówić, że paradoks, ale chodzi o to, że w podróżach w czasie jest taki, że my zmieniając coś, kiedy nam się wydawało, że coś robimy, to i tak jakby czas to przewidzi, jakby na tej linii czasu to już zostało zapisane, że co byśmy nie robili, to i tak to miało się tak odbyć, że to świadczy o tym, że jakby nie jesteśmy panami własnej woli, nie mamy własnej woli, bo wszystko jakby jest z góry przeznaczone, nie? I trudno, to jest ciekawe. Trudno rozpoznać moment, w którym doszło do modyfikacji linii czasu, bo coś zrobione w przyszłości wpływa na to, co będzie w przyszłości, ale to, co będzie w przyszłości wpływa na przykład dostarczenie jakiegoś przedmiotu z przyszłości, wpływa na przeszłość, która jednocześnie wpływa na przyszłość i trudno powiedzieć, gdzie nastąpiła interwencja, co było pierwsze, jako czy kura. Tylko, że to jest oczywiście podejście do czasu, który jest nie o tyle liniowy, ale który jest jednorodny, czyli istnieje tylko jedna płaszczyzna czasowa, czyli nasze, przynajmniej tak się wydaje na razie, że nasze czyny, których dokonujemy, nawet jeśli nie możemy ich zmienić, ale gdybyśmy je zmienili, to one nie tworzą nowej nitki czasowej, bo jakby jeśli rozmawiamy o podróżach w czasie,
to tak. bardzo popularną, znaczy popularną teorią. Jedną z teorii jest coś takiego, że każdy nasz czyn lub zrobienie czegoś lub nie zrobienie tworzy osobną nić tak. jakby w materii czasu. Tak? Alternatywna właśnie alternatywna, linia czasowa. Alternatywna rzeczywistość. Tak. Na przykład w tym momencie jest rzeczywistość, w której w tym momencie już skończyliśmy nagranie na przykład. Albo jest rzeczywistość, w której w tym momencie to nagrywamy teraz Grysława, tak mówiąc, bardzo, bardzo proste rzeczy, tak? Które delikatnie się zmieniają, niby są podobne, ale są jednak inne, ale jakby te poszczególne odkształcenia sprawiają, że powstaje nieskończona liczba innych rzeczywistości, natomiast tutaj mamy jedną rzeczywistość, która jest zmieniana i jest to podobne, jak już też pisałem na Twitterze, że co jest moim zdaniem konieczną lekturą w przypadku serialu Dark, jest to opowiadanie też niemieckiego pisarza Wolfgang Jeschke. Napisał swego czasu, moim zdaniem, absolutnie genialne opowiadanie pod tytułem Król i Lalkarz. Ono było opublikowane w Fantastyce nie tak dawno temu, chyba w 1987 roku. Ale pamiętam je bardzo dokładnie. Wolfgang Jeschke jest też autorem bardzo ciekawej książki o podróżach w czasie pod tytułem Ostatni dzień stworzenia, kiedy posiadając machinę czasu, kusi nas, żeby cofnąć się do samego początku. No i to jest, okazuje się, że ekipa, która cofnęła się do samego początku, w pewnym sensie wpłynęła na powstanie taki jakby świata. Zresztą to jest patent, który był też wykorzystywany chociażby przez Lema w podróżach Jona Tichego. Gdzie jakby jest, nie pamiętam, który to jest numer tej podróży, ale który to numer dziennika Jana Tichego, że wystrzał z tam jakiegoś armaty spowodował Big Bena, znaczy ten, tak. Nie Big Bena, tylko Big Banga, wielki wybuch. Więc i to nieświadomie Jan Tichy zrobił, że nacisnął tak, przyjdzie taki, i to dzięki niemu powstał wszechświat. No też, więc... ale nie wiem, czy akurat pamiętasz tak jeden z komiksów Valeriana, który chyba nie był pisany przez twórcę, tylko to był taki jakby inni artyści jakby w historię Valeriana opisali, a w każdym razie tam był taki twist, że był problem z tym, że Ziemia okazało się, że na skutek jakichś takich różnych machinacji Ziemia jest własnością jakiegoś tam, nie wiem, niech to będzie jakiejś spółki czy coś takiego. I okazało się, że co by nie robili, żeby to odkręcić, to nie mogliby w tego jakby przekręcić, dlatego że jakiś czas temu były wysyłane jakieś sondy różne tak, części galaktyki, które po prostu jakby kolonizowały różne miejsca. I Ziemia została skolonizowana tam ileś tam miliardów, zanim w ogóle życie powstało na tej ziemi i tak dalej, więc ona jakby prawnie przysługiwała tej spółce. I kwestia była taka, że próbowali to odkręcić, jakby tą sondę usunąć, ale okazało się, że kiedy tam te stworki, te takie śmieszne, które tak oj, zapomniałem, jak one się nazywają. W każdym razie one przy produkcji tych sond to było kichnęły czy coś takiego, więc jakby bakterie się dostały na tą sondę i te bakterie razem z tą sondą, cofając się tam ileś tam tysięcy lat, miliardy lat właśnie i lądując na tej ziemi, jakby zapoczątkowały życie. Więc jakby to jest taki, taki to śmieszny był, ale to był taki przykład tego, że po prostu pewnych rzeczy nie da się zmienić, bo one jakby niby wydają się zmienione poprzez to, co się tak powiedzmy dzieje tu i teraz, ale jakby w czasie faktycznie one już były zaplanowane. No nie wiem, ale fantastyczny w ogóle klimat jest tego serialu i jego się tak ogląda i czuje się tą gęstą atmosferę. Ta muzyka, ten ambient. Świetne zdjęcia, to jest, naprawdę rewelacyjne zdjęcia. Ten niemiecki, naprawdę, nie wiem jak można oglądać ten serial po angielsku, bo a jest. Może albo z lektorem. Albo z lektorem, pewnie też. Naprawdę brzmi, jest świetnie napisany też i tak. Bardzo, bardzo Dark, każdemu polecam. I to jest też przykład, właśnie, może nie przykład, to bardzo chętnie bym zobaczył Wiedźmina, nagranego z takim, znaczy nakręconego z takim rozmachem, ale brzmiącego po polsku. Bo tak. Jednak, powiedzmy sobie szczerze, Wiedźmin jest osadzony w polszczyźnie, zakorzeniony w polszczyźnie bardzo i choć tłumaczenie te kolejne jakby opowiadań o Wiedźminie i sagi są przyzwoite, to jednak tracą bardzo, bardzo dużo w warstwie językowo-stylistycznej w porównaniu z oryginałem polskim.
I no, jak sam wiesz, dialogi u Sapkowskiego skrzą się wspaniałą polszczyzną. Tak, One są rewelacyjnie napisane. Tam są fantastyczne bonmoty, jednolinikowce, gry słów, gry też na brzmieniu słów. I no, ciekawi mnie, jak to zostanie oddane. Wydaje mi się, że to byłaby gra, nie gra, przynajmniej. Wydaje mi się, że to byłby serial, film, który by znakomicie brzmiał po polsku, gdyby został oczywiście po polsku napisany i musiałby być przez Polaków zagrany, no bo jednak polski jest na tyle trudnym językiem, że żaden obcokrajowiec, tak. Może nie żaden, ale większość obcokrajowców nie dałoby rady. Ale czekamy na Wiedźmina, prawda? No oczywiście, bardzo, bardzo czekam. No, wiesz, a właśnie rozmawialiśmy o Dark. No ale tak przeszliśmy, ale wiesz, teraz dzisiaj, czy też wczoraj ma premierę Stranger Things, sezon trzeci. Tak. Czyli kolejny znakomity serial. Ale ja mam jeszcze cały czas sezon drugi do nadrobienia. Ja drugi obejrzałem jednym ciągiem, tylko wyszedł. Miałem nadzieję, że z trójką zrobię tak samo, no ale najpierw muszę skończyć Dark. Nie mogę dwóch tak jakby... Mhm. rozbudowanych seriali ogarniać jednocześnie. Dark ma teraz zdecydowaną przewagę nad Stranger Things. No ale wydaje mi się, przepraszam, że w przyszłym tygodniu Stranger Things zacznę i skończę, bo to tak będzie pewnie dwa dni i po wszystkim. No i będę czekał na Wiedźmina bardzo, bardzo. Czy tak na zakończenie, Szadzie, jak będziesz chciał się odstresować od tych takich mózgotrzepów właśnie w stylu Dark, które tak jak mówisz, no, trzeba analizować niemal w najmniejszym detalu, którego nie można przeoczyć, to polecę ci film, który nosi polski tytuł Ocean Ognia, Hunter Killer. To jest film wojenny, czysta akcja. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek słyszałeś o nim. Nie, znaczy coś mi się... Znaczy polski tytuł... w ogóle nic nie mówi, bo to jest bardzo taki generyczny. Mhm. Natomiast Hunter Killer, coś słyszałem, natomiast w ogóle nie potrafię tego przy jakby tytułu dopasować do obrazu. On ma świetną obsadę, w ogóle to od tyłu zacznę trochę, bo tam gra i Gerard Butler i Gary Oldman, ale przede wszystkim chodzi o to, że po prostu amerykańska łódź podwodna zostaje zatopiona i postać, kapitan, którego gra Gerard Butler, zostaje wysłany właśnie takim super łodzią podwodną, chyba w klasę Virginia. Właśnie mi się podobają te amerykańskie określenia właśnie, klasa Los Angeles, klasa Virginia, klasa taka i siaka. Ale chodzi o to, że po prostu to jest najnowocześniejsza łódź podwodna i oni zostają w ten region niedaleko Rosji wysłany, żeby zbadać, co się stało. Nie? I tam wpadają w zasadzkę i zaczyna się po prostu niesamowita walka na kilku płaszczyznach, bo później dochodzi motyw tego, żeby określić, co tam właściwie się dzieje. Amerykanie też wysyłają specjalną grupę zwiadowczą Navy SEALs, właśnie czterech takich komandosów, którzy właśnie no, są świadkami tego, że chyba dochodzi do jakiegoś takiego, dochodzi do przewrotu i muszą powiedzmy coś zrobić, żeby nie doprowadzić do wojny. No to jest kapitalny taki film akcji. Trzeba włączyć oczywiście myślenie, ale to jest tak jakby Tom Clancy napisał właśnie kolejną książkę, czy kolejny scenariusz filmu, którym jest odgłos od kolejnej trzeciej wojny światowej z łodziami podwodnymi, z zniszczycielami, z komandosami. Naprawdę dobre kino, akcji sensacyjne. Jak znalazł właśnie do tego, żeby się odstresować? No to chętnie sprawdzę. No i co? No i cieszę się, że udało nam się tak porozmawiać. Ja myślę, że... W tej rzeczywistości tak, nie wiadomo jak w innej. Dokładnie w innej rzeczywistości możemy być teraz właśnie gdzieś na przykład na tropikalnej wyspie i popijać jakieś pina colady, jakieś właśnie mojito, pyszne drinki, ale że mamy tą naszą tutaj dobrą rzeczywistość, lato w pełni, to jak zwykle bardzo ci serdecznie, drogi Ryszardzie, dziękuję za fantastyczną rozmowę i za polecenie bardzo. Naprawdę kilku interesujących gier. Nemesis to już chyba taka gra odcinka będzie. Mam nadzieję, że jeszcze się przed spotkaniem tam w Polsce na zagranie Nemesis jeszcze w wirtualnym studiu spotkamy. Oby tak. Bo ja planuję jeszcze z tobą porozmawiać o innej grze, ale akurat dzisiaj po prostu na tym etapie za mało pograłem. To jest The Sinking City. Czyli też zacząłem w to grać i trochę jestem... zawiedziony na początku. No ale to jest za mało widziałem, tak. Więc to jest dobry temat na kolejną audycję. Właśnie, to stay tuned do kolejnego odcinka. Pamiętajcie, żeby Ryszarda odwiedzić na stronie ryslaw.pl. Na Instagramie teraz najlepiej. Na Instagramie. Tak, no to
Właśnie, bo Instagram jest aktualizowany codziennie na bieżąco. Tak, codziennie są. Jak teraz byłem w Holandii, to codziennie wrzucałem relacje. Właśnie, zapomniałem się zapytać o tą Holandię, ale to będzie w następnym odcinku. Tak, więc albo w następnym Grysławie, bo rozumiem, że to był wypad związany z grami, więc na pewno będziesz miał to coś ciekawego. To był wypad związany z pracą bardziej, nad tłumaczeniem, natomiast tak stricte z grami to mniej, może coś się uda powiedzieć. No to fantastycznie. To przede wszystkim Instagram Ryszard Chojnowski. Po prostu Ryszard Chojnowski. I pisane łącznie. Ja się też żegnam. Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę Fantasmagierii, fantasmagieria.net, na grupę, do grup, komentować odcinek na fanpage'u podcast Fantasmagieria i co? I słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.